Cześć widzowie! Dziś zabieramy Was do sali zabaw o nazwie Zatoka Przygód. Salę testował dla Was Marcel, a ja jestem niepoprawny tata. Trafiliście na kanał Bawta się TV, za pomocą którego promujemy naszą wypożyczalnię dmuchańców. Link do naszej stronki tradycyjnie umieszczam w opisie. Poza salami zabaw odwiedzamy również inne ciekawe miejsca oferujące rozrywkę dla dzieci, a czasami również dla dorosłych. Warto więc rozważyć możliwość obdarowania nas subikiem, najlepiej z dzwoneczkiem, co umożliwi Wam oglądanie naszych treści, a nam dalszy rozwój kanału. Wracając jednak do tematu sali. Zatoka Przygód znajduje się w miejscowości Rydzyna. Jest to województwo wielkopolskie, a miasto leży w powiecie leszczyńskim. Sala powstała niedawno i widać to gołym oczkiem. Wszystko, co tutaj znajdziemy, niemal pachnie nowością. To miejsce poza nazwą nie ma jednak nic wspólnego z psim patrolem, więc uprzedzam fanów popularnego serialu, aby nie czuli się rozczarowani. Ja się tutaj nie wyszalałem zbyt mocno. Marcel natomiast nie próżnował i po godzinie był cały mokry. Pomimo niewielkiego metrażu udało się tu zmieścić naprawdę sporo atrakcji. Bardzo podoba mi się układ sali. Rodzice siedząc przy stoliku niemal cały czas mają dzieci na oku. To znaczy, jak już im się bateria w telefonie rozładuje. Na wyposażeniu sali mamy też kilka urządzeń do gier. Jest multimedialna ściana oferująca kilka różnych opcji rozgrywki. Co warte podkreślenia, gra ta jest darmowa. Są też inne automaty, ale tutaj już chcąc skorzystać, zmuszeni jesteśmy wrzucić monetę. Osobiście nie przepadam za takim rozwiązaniem. Jeśli nie wybraliśmy wejścia na cały dzień, to grając w dodatkowo płatną grę, ucieka nam czas zabawy. Jakoś mi się to gryzie. Jest to jednak częste rozwiązanie w tego typu miejscach, więc nie ma przesadnie co narzekać. Zwłaszcza, że nikt do gry nas nie zmusza. No może poza dzieckiem robiącym oczy jak kot ze Shreka. Na miejscu jest też jeszcze jedna atrakcja. Laserowe centrum rozrywki. My do tej pory jeszcze nie byliśmy, ale zamierzamy to nadrobić. Oprócz głównej sali mamy też mniejsze pomieszczenie dla najmłodszych. Tutaj też znajdują się salki, w których organizowane są urodzinki. Nam sala na tyle przypadła do gustu, że rok temu wyprawialiśmy tutaj urodziny Marcela. Z czystym sumieniem możemy więc Wam to miejsce polecić, jeśli macie niedaleko, a jeszcze nie byliście. Na dziś to już wszystko. Pa!